Cześć, witam. Mamy kolejny dzień. Tak jak mówiłem, obejrzymy sobie dzisiaj dokładniej naszą przyczepę. Zobaczymy, porównamy troszeczkę do tej poprzedniej. Więc zapraszam do oglądania. No i proszę, ta przyczepka. Wizualnie widać, bardzo podobna do NewSpot 4. Poza tą różnicą, że tamta ma z tyłu drzwi, ta ma drzwi z boku. To jest NT Sport, wersja 2 osoby plus łazienka, doposażona w bagażnik rowerowy, między innymi panel fotowoltaiczny. No i tutaj zajrzyjmy sobie do bokisty. Standardowo przyjechała z kołem zapasowym. Mocowanie na butle. Już to, co widzę, że się różni, to w poprzedniej przyczepie były 2 tego typu mocowania. Tu jest 1, więc jak urwę to 1, to nie będzie wcale. Zaczep Alco, tak, stabilizujący. Z zewnątrz różni się jeszcze oświetlenie LED-owe nad wejściem, jest wykonane w ten sposób. W tej drugiej przyczepie było inaczej. No i w takim razie zapraszamy do środka, zwiedzamy NT Sport. Więc tak, po lewo mamy aneks kuchenny z szafkami u góry, okienkiem. Jest jak zwykle żaluzja, jest moskitiera. Tutaj mamy już osobno gaz z pieca elektrycznym zapalnikiem, osobny z lewo zmywak, taki dość duży, już bym powiedział. No tak to wygląda w wersji 4-osobowej. No i teraz szafeczki u góry, bardzo duża, naprawdę sporo rzeczy tu wejdzie. Szafka, no i tu mamy jedną szafkę. Tu jest druga szafka. Naprawdę dużo miejsca na przechowywanie w tej przyczepie. I trzecia szafka. I tu mamy jeszcze coś fajnego. Mianowicie szufladę. To jest bardzo fajna rzecz. Ja jestem ogólnie zwolennikiem szuflad. Bardzo lubię to rozwiązanie. No dalej, tu mamy jeszcze moskitierę drzwiową, boczną, włączniki świateł, jedne, tutaj drugie osobne światło kuchenne. I tak wygląda część dzienna. Jest jakiś blat, żeby sobie przygotować, czy dodatkowo coś do jedzenia, coś ewentualnie postawić. U góry mamy szafki, jedną większą. To jest troszkę mniejsza, ale i tak spora, naprawdę. Tutaj po całej długości 2 przegrody. No i tutaj na dzienne rzeczy jakieś tam. Standardowo tutaj łóżko. Przerabiane na sypialnię. Tak jak mówiłem, jest to wersja 2-osobowa. Tutaj co my mamy jeszcze? Tu jest lodówka. Z zamrażalnikiem, kompresorowa. Zamrażalnik dość spory, jak na taką małą lodóweczkę. I pod spodem jeszcze jedna szafka. Także no, jest tutaj naprawdę sporo miejsca do przechowywania. Po przeciwnej stronie znajduje się jeszcze szafa. Wystarczająca, naprawdę tutaj. Nie wiem, na jaki wyjazd dla 2 osób. No i pod spodem jeszcze jedna szafka. Także tych szafek, jak widzicie, jest tu naprawdę sporo, bo jeszcze tak jak w poprzedniej przyczepie nagrywałem, oczywiście pod siedziskami są bakisty, w których również jeszcze sporo rzeczy można schować. Także tam też jest fajnie dużo miejsca. No tu oczywiście z każdym z okien jest roleta, moskitiera,
Roleta, wszędzie są moskitiery. Okno dachowe, wiecznik, również roleta, moskitiera. No i tutaj, tak jak widzicie po zdjęciu materacy, mamy dwie spore wielkości pakisty. Naprawdę dużo, dużo miejsca tutaj, dużo rzeczy można schować. Poza tym tutaj wyłącznik od paneli fotowoltaicznych, falownik, ładowarka, bezpieczniki, akumulator. Ale miejsca jeszcze zostaje sporo. Po drugiej stronie mamy zbiornik na czystą wodę, trumę, bojler elektryczny. No i też tu jeszcze troszeczkę miejsca zostaje w jakichś pudełkach czy coś, żeby sobie poupychać. No i zapraszam teraz do łazienki. Łazienka również jest ciutko większa, aniżeli w tej wersji czteroosobowej. Musiałbym zmierzyć dokładnie, o ile ten brodzik jest większy, ale jest większy i to widać. Tutaj dla porównania brodzik z Newsport 4 przyczepy. Spójrzcie, no, szerokość tego brodzika to 47 cm. No i tutaj w drugą stronę około tam 63, może 4. Natomiast brodzik tutaj w Entesporcie, jak widzicie, on tu już ma ponad 60 cm na szerokość i w drugą stronę również ponad 60 cm. Tu już jest bardziej kwadratne, jest to, no widać wizualnie, że jest to dużo większa łazienka w stosunku do tego Newsport 4. Jest osobno słuchaweczka prysznicowa, jest osobno tutaj kran łazienkowy do umywalki, toaleta, standard, Tedford, szafeczka, no jakieś tam drobne kosmetyki. I tak to właśnie tutaj wygląda. Teraz jeszcze dookoła do powieszenia sobie, żeby wytworzyć strefę mokrą, tak? Oddzielić się, żeby nie obryzgać wszystkiego. Zasłoneczkę sobie można powiesić. Jeszcze z ciekawych rzeczy. Gniazdko na blacie. Fajna sprawa. W dobrym miejscu według mnie. Drugie gniazdko oczywiście tutaj. I USB. No i to by było na tyle ze zwiedzania nowej przyczepki. Dajcie znać, która Wam się bardziej podoba, czy Newsport 4, czy ta NT Sport dwuosobowa, która jest ciekawsza. Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że obie są naprawdę bardzo ciekawe, bo naprawdę ta Newsport 4, czteroosobowa, na tak małej przyczepce, upchnąć miejsce dla czterech osób, no okej, powiedzmy 2 plus 2, no bo jakby dwie osoby dorosłe plus dwójka dzieci. No ale to i tak, i zmieścić tam jeszcze łazienkę, aneks kuchenny, to jest naprawdę dobra sprawa. Natomiast jeśli chodzi o tą przyczepę, no jest ona jedynie dwuosobowa, natomiast już wydaje się naprawdę przestronna i tutaj nawet dość długi wyjazd dla dwóch osób będzie na pewno bardzo komfortowy jak na te gabaryty. Ale ciekaw jestem, co Wy sądzicie. Pamiętajcie, by dać łapkę, zasubskrybować, dać komentarz. Przypominam również, że każdą z naszych przyczep można wypożyczyć, wynająć, spróbować, jak to jest, z taką małą przyczepką sobie pojechać gdzieś. No i na dziś to wszystko, także dziękuję bardzo i do zobaczenia, pa!